Jeszcze takiego, kontynuując to ABC, to już tak może ten, no dlaczego jest taka hierarchia? No to proszę Państwa, po prostu dlatego, że on mówi, że sztuka to jest zmysłowe przeświecanie idei, czyli próbujemy łapać treść absolutną poprzez po prostu zmysłowe przedstawienia, tak? A wszyscy wiemy, bo wszyscy wiemy oczywiście, że sztuka jest do oglądania, do słuchania, nawet do dotykania, rzeźba, może są takie, jakieś różne takie prace, prawda? Czyli generalnie sztuka jest dla zmysłów. Czyli dla Hegla ona musi być jakby no, na trzecim miejscu. Ona jest doskonała, bo ona nas odsyła do treści absolutnej, bo umówmy się, sztuką dla Hegla nie jest upiększanie świata. To nie jest taka sztuka rozrywkowa. On w ogóle nie uważa, sztuka to jest dla niego wypełnianie największych zadań duchowych. Tak? To jest sztuka. Doskonały język do artykulacji idei filozoficznej. Można tak powiedzieć, ale zmysłowy język. A jeśli zmysłowy język, no to zmysły nas zawsze ściągną do świata zmysłowego i świata zmaterialnego. Czyli sztuka jest zawsze operuje materią, a w tym sensie ona żyje tym. To jest jej jakby zaleta. Ale to, co jest zaletą, jest też jednocześnie ograniczeniem, dlatego że treść absolutna będzie zawsze zapośredniczona przez treść materialną, przez jakiś nośnik materialny, a zatem siłą rzeczy będzie to ograniczone. A już mówiłam, że duchowość jest czymś nieskończonym, czyli siłą rzeczy sztuka nie jest w stanie w sposób doskonały, taki jak na przykład filozofia, wyrazić treści absolutnej. To nie znaczy, że ona jest, nie wiem, zła, niepotrzebna. No właśnie to jest to ograniczenie, materia, zmysły, cielesność. Religia, to dosyć też może być kontrowersyjne dla wielu osób. Religia operuje, może definicję przeczytam. Religia jest stosunkiem do absolutu w formie uczucia, wyobrażenia i wiary. Czyli treść absolutna jest mediowana tutaj za pośrednictwem, tak, dużo jest uczuć, emocji, zwłaszcza wyobrażeń. Wyobrażenia, tak? Czyli po prostu, jak ja Państwu mówię słowo Bóg, to sobie coś wyobrażacie. Jak ja Państwu mówię słowo dusza, to sobie coś wyobrażacie. Jak ja Państwu mówię sąd ostateczny, to sobie to wszystko wyobrażacie. I co więcej, pojawia się bardzo silny stosunek emocjonalny, ponieważ oczywiście zdajemy sobie sprawę ze skończoności naszego życia, czujemy tak, brak poczucia bezpieczeństwa, prawda? Łakniemy jakoś tej sfery transcendentnej, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że to są tylko wyobrażenia, prawda? To są takie no, właśnie próby jakoś oswojenia tej sfery, ale są to tylko wyobrażenia. A na przykład wiara, słowo wiara, Hegel jest autorem takiej bardzo ciekawego moim zdaniem sformułowania, tak zwanej świadomości nieszczęśliwej w ramach właśnie religii. My mamy zazwyczaj takie przekonanie, że religia przynosi człowiekowi szczęście, no bo jest właśnie tą dziedziną ukojenia duchowego. Natomiast Hegel właśnie bardzo paradoksalny myśliciel, bo on oczywiście, znowu to jest tam właśnie to myślenie cały czas hegelowskie, że wysoko jest już religia, prawda? Ale z drugiej strony ma swoje negatywy. Czyli osoba religijna to jest jego zdaniem osoba w gruncie rzeczy nieszczęśliwa. Nieszczęśliwa, tylko nieszczęśliwa. Dlatego, że ktoś, kto wierzy i sobie wyobraża pewne treści, to de facto nie ma Boga. Znaczy właśnie ja wierzę, to znaczy się, że ja nie mam Boga. To jest, Bóg jest poza mną. Ja jego chcę, ale tym samym w sferze religii ja mówię, że go nie mam. To była autobiograficzna wypowiedź Hegla? To jest chyba takie eklardowskie. To jest eklardowskie? Myślę, że tak. No bo Bóg jest transcendentalny. Na przykład Mikołaj Skóry, teolog. Przecież wiadomo, że on, jego wyobrażenie, powiedzmy, Boga jako tego maksimum absolutne, nie ma nic wspólnego z tym, co Hegel opisywał, w sensie emocjonalnym tego. Samo ojcowie Kościoła też, pofatycznie, Dionizos Areopagita też przecież wyobrażał sobie Boga jako coś absolutnego, co jest nigdy niedotykalne za pomocą właśnie w kontakcie poznania. I teraz właśnie to problem polega na tym, że są oczywiście wierni, którzy sobie to wyobrażają w ramach liturgii, no i są teologowie, którzy zupełnie inne mają wyobrażenie. W każdym razie to, co pani doktor mówiła, znaczy, w pewnym sensie, znaczy jest w tym dużo prawdy.
Więc może niech znaczy, człowiek religijny tęskni za Bogiem. Tęskni, bo go nie ma. Jakby miał Boga, to by był zbawiony. Także trudno mi panowie wchodzić. Zawsze jak wejdziemy w jakiegoś filozofa, to zawsze on konstytuuje pewne uniwersum sensu, które nas wciąga na gruncie danego filozofa. Wszystko jest spójne, pełne, wszystko się zgadza, a z punktu widzenia kogoś innego to pokazuje swoją iluzoryczność. To jest zresztą to, za co ja filozofię chwaliłam. Prawda? Że potem można popatrzeć na wszystkie sprawy zupełnie inaczej. Prawda? Przecież nikt nie każe komuś twierdzić, że Hegel... Tak, może pan, ma pan pełne prawo mówić, że z punktu innego to zupełnie inaczej wygląda, tak? Ja teraz mówię... W kontekście błogostanu to człowiek religijny jest szczęśliwy. I ten błogostan jest... Ale no, on by się upierał, że to są wszystko marzenia, że jeśli nie, że to są wszystko pewne wyobrażenia, że jest dużo uczuć. Trans może pani nawet mieć religijny, ale to wszystko nie oznacza, że ma pani Boga przyswojonego, prawda? On nazywa świadomość nieszczęśliwą. Tak uważał i dlatego szuka, że religia była na drugim miejscu. Czyli świadomość nieszczęśliwa to jest świadomość rozdwojona w sobie. Bóg jest transcendentny, czyli w gruncie rzeczy go nie ma. Znaczy on jest, znaczy poza świadomością podmiotową, prawda? No i właśnie. No dobra, i teraz proszę państwa, filozofia. Pokazał, że ten Bóg mieszka w sercu ludzkim, ale to o wiele później. Okej. Okay. Więc na razie pozostanie. Więc teraz jest trzecia część, czyli duch, znaczy ten filozofia. No i cóż, i wydaje się, że rzeczywiście to jest największa w kulturze zachodnioeuropejskiej chyba afirmacja w ogóle filozofii. Ja przynajmniej nie wiem, kto by bardziej się filozofią zachwycał w gruncie rzeczy, to bo proszę zauważyć, że filozofowie, no tak, są filozofami, czasami nie chcą być filozofiści, prawda? Jest często, że za filozofa uznajemy kogoś, kto ma dużo dystansu w gruncie rzeczy do filozofii. Potem go oczywiście historycy filozofii wsadzają do tego okrętu, ale tak naprawdę proszę zauważyć, ile momentów jest w filozofii, na przykład rezygnuje się, bo to zawsze był etos filozofii, poznanie racjonalne, jak kapitulujemy, rozum nie da rady, prawda? Czyli kapitulacja na rzecz czynników irracjonalnych ostatecznie, prawda? Albo kapitulacja na rzecz sceptycyzmu jakiegoś, prawda? Na przykład u Kanta, prawda? A Hegel taki nie jest. Znaczy Hegel do końca wytrzymuje, że myśl jest czymś absolutnym właśnie i nie chce tego oddać, tak? Więc w tym sensie, jeśli ktoś się godzi na to, to dosyć niezwykłe stanowisko. I chciałam państwu przytoczyć wypowiedź Adama Mickiewicza. Słuchał wykładów o Hegla, więc on powiedział tak. Nie ma tu już mowy ani o człowieku, ani o świecie. Wszystko to zupełnie zniknęło. Nie masz nic świętszego, nic bardziej boskiego, nic większego ponad myśl. Właśnie, prawda? Że ta myśl jest właśnie tutaj tym czymś ostatecznym. Zaraz można by odpowiedzieć Mickiewiczowi, że na początku było słowo, czyli myśl i właśnie filozof się wsłuchuje w tą początkową myśl, to właśnie myśl jest gdzieś najwyżej, gdzie można sięgnąć. I faktycznie cytat z Hegla, najwyższą formą życia wewnętrznego jest myśl, mówi Hegel. A jeszcze, żeby troszkę rozładować atmosferę, żebyśmy się tak strasznie nie... Do wszystkiego trzeba mieć dystans, zwłaszcza do siebie samego i Hegla też. To chciałam państwu przeczytać, zaskakujący może, ale Einsteina, czy cytat z Einsteina, to że on powiedział tak, bo jak Hegel afirmuje myślenie, to tam się wykrzywiamy, że to Hegel to... A tu Einstein, słuchajcie, mając 20 lat myślałem tylko o kochaniu, a potem kochałem już tylko myśleć. Prawda, że są takie, no ja nie wiem, no są takie osoby, takie dziwaki, że właściwie faktycznie ich interesuje tylko myśl. I mi się wydaje, że Hegel do nich należy, że oni afirmują myślenie i nie chcą tego oddać. Co ja mam z tym poradzić? Sami sobie odpowiadajcie, czy to prawda, czy nieprawda. Ja kiedyś słuchałam takiego wykładu, bardzo takiego raczej krytycznego w stosunku do Hegla. Tam był krytykowany Hegel z punktu widzenia Lewinasa. No i potem tam chciałam się dopytać tego profesora, który to referował, o co on tak się właśnie czepia, prawda? No i właśnie on mi powiedział. No bo myśl nie chwyci absolutu przecież, prawda? Że to jest niemożliwe, prawda? A ja zaraz sobie tak myślę wewnętrznie. A wyobrażenie chwyci? A modlitwa chwyci, a uczucie chwyci, a marzenie chwyci, a metafora chwyci. W pewnym stopniu tak. No ja nie wiem, proszę państwa, to są już rzeczy, ja nie wiem, co chwyci Boga. Hegel się upiera, że myśl chwyci. No,
I co ja mam na to powiedzieć? No ja takiego doświadczenia nie mam, ale zaraz, ja takiego doświadczenia nie mam, ale szczerze, nie mam takiego doświadczenia. Ale co, dlatego, że Nietzsche nie miał takiego doświadczenia, znaczy takiego doświadczenia nie ma. Dlatego, że Schopenhauer nie miał, to znaczy się, że takiego doświadczenia nie ma. Bo Marx nie miał, to znaczy, że takiego doświadczenia nie ma. A jakiś profesor w Polsce nie miał takiego doświadczenia, to znaczy, że takiego doświadczenia nie ma. Co ja mogę na ten temat powiedzieć, skoro ja nie mam takiego doświadczenia? Mnie się wydaje, że Hegel jest dosyć uczciwym człowiekiem. Uważam, że jest dosyć uczciwym filozofem. Dlaczego mam powiedzieć, że takiego doświadczenia nie miał? Skąd ja mogę wiedzieć? Prawda? Ja nie będę oceniała Hegla i nie będę się wyżywała na nim, że on śmiał coś takiego powiedzieć. Może miał takie doświadczenie, na miłość boską. Ja nie wiem, no może miał. Czyli mamy do czynienia z mistyką. Bardzo dziękuję panu za to słowo. Można by powiedzieć, że heglizm jest mistycyzmem, czy można, albo tak, bo to by się znowu obrazili zaraz wszyscy, jest przełożeniem doświadczenia mistycznego na język filozoficzny. Tak? Znaczy, że oczywiście, bo doświadczenie samomistyczne jest po prostu, no możemy sobie doświadczyć albo nie doświadczyć, w ogóle nie ma o czym rozmawiać, natomiast on chce, żebyśmy to zrozumieli. Czy on chce, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w tym właśnie przyswojeniu boskości, w tym przyswojeniu tej nieskończoności, którą mamy w sobie, bo człowiek może mieć takie doświadczenie, ponieważ boskość jest w nim, bo sam jest duchem, Bóg jest też duchem. Ale człowiek też jest duchem, czyli mamy w sobie coś, co nas łączy z Bogiem. I tym czymś jest myśl.